Witam. Mój podstawowy czytnik Oasis dwójka z 2017 roku ma już kilka lat, więc postanowiłem go zastąpić. Jako, że ukazały się nowe edycje modelu Paperwhite. Tym razem to jest szósta edycja, jak tu widać metalowy zielony jest i jest to seria Signature. Która pakowana jest właśnie tak mało bezpiecznie powiedziałbym kartonowa koperta i równie cienkie kartonowe pudełeczko niewielka ochrona to niewielką ochronę to gwarantuje ale jak widać wszystko dotarło bez uszkodzeń zamawiane w niemieckim Amazonie jeszcze w polskim nie było jak to zamawiałem trochę papierologii tutaj mamy. Ale wszystko już wiadome, w związku z tym nawet tu nic nie czytam. Jeszcze jest tylko taka tutaj papierowa okładzinka i wreszcie można zobaczyć nowy paperwhite w zielonym, metalicznym kolorze. Tak on się właśnie prezentuje. Są trzy kolory: czarny, zielony i taki czerwonawy. Jak on się ma do wersji poprzedniej, do piątki, różni się jakby displayem, czyli ekranem. Karta 1300 ma 7 cali, a nie 6-8 i poza tym materiał około 10% większej pojemności i, no, i o milimetry tam wymiary się zwiększyły i waga także nieznacznie, także są to... Niewielkie różnice na pierwszy rzut oka nieodczuwalne, tak bym powiedział. Zaokrąglone rogi bardziej niż to było w poprzedniej edycji. No i oczywiście nowy kolor tutaj, ten metaliczny. Mamy usb mamy diodę i łącznik na dole, na który sporo osób narzeka. Jak już mówiłem, tutaj mamy większe zaokrąglenia na rogach i ten lakier. Jest dość przyjemny w dotyku, bym powiedział. Lepiej mi się go otrzyma w ręce niż Oezisa. To na pewno nie jest taki chłodny metaliczny. Jak widać, szybko wystartował. Tutaj laureatka tegorocznej Nagrody Nobla, właściwie jej najgłośniejsza książka. Jak widać, zmiana stron błyskawicznie następuje. Mamy tutaj oczywiście. Z góry czujnik światła, w związku z tym w tym modelu możemy automatycznie jasność dostosowywać. Jak widać, tutaj przy włączonym automacie ustawienie nastąpiło. Ja teraz świecę latarką w czujnik widać, że on dostosowuje automatycznie i właściwie tutaj. Schodzi powoli do zera, wyłączyło oświetlenie. W momencie, w którym gaszę latarkę, on wraca i dostosowuje się do tego oświetlenia, które. W rozumieniu tego urządzenia jest najlepsze. Mamy oczywiście modecz ciemną, ciemne tło, natomiast w dzień nie za bardzo wszystko się tutaj, no może nie wszystko, ale dużo się odbija i rozprasza, także w dzień bym tego nie polecał, natomiast wieczorami jak najbardziej. Tutaj to, co w oprogramowaniu we wszystkich współczesnych Kindlach Paperwhite jest, więc nie będę się za dużo nad tym rozwodził, mamy tutaj różne ciekawostki. Jedyne, co mnie zaintrygowało, to animacja strony, natomiast przy tym e nie chcę się włączyć. Nie wiem dlaczego, natomiast sam efekt ten nie jest powalający, raczej irytuje i na pewno bym go nie używał. Wróćmy do normalnego oświetlenia. I tak jak mówiłem poprzednio o tamtych ustawieniach webuku, tutaj ustawienia tego Kindla są właściwie takie same, nie ma to, to specjalnie się doktoryzować w tym temacie, ci, którzy używali. To wiedzą, natomiast przerzucanie się między tymi tabelkami i ryżnymi następuje błyskawicznie. Jak widać, żadnych opóźnień tutaj nie mam. Reklamują go o 20% szybszego od poprzedniej edycji, poprzedniej nie mam, nie porównam. Natomiast i nie jest ciężki. Dobrze się, jak się go podeprze trzema palcami w środku to właściwie nie odczuwa się tego ciężaru kciukiem przerzucamy strony niestety jak w Kindle Scribe nie ma tutaj żyroskopu który by automatycznie zmieniał i obracał trzeba to wejść do menu i zrobić jeszcze na moment chciałem wrócić do poprzedniej, znaczy do tegorocznej edycji, ale zwykłej Paper White szóstki, nie Signature Edition i różni się ona to co, Tym, co już powiedziałem, automatyczną regulacją oświetlenia ma 32 GB pamięci, czyli jeszcze raz tyle, co tamta poprzednia edycja. No i mamy ładowanie bezprzewodowe. Właściwie tym się różnią. Natomiast teraz tutaj porównam z moim głównym czytnikiem z 2017 roku, Oasis 2, i ja widzę, że kontrast czerń jest na tym, Nowszym Kindlu mocniejsza. Nie wiem, czy na filmie to się uda, natomiast w rzeczywistości proszę mi wiedzieć, widzę różnicę. Co do szybkości działania, zrobiłem krótkie porównanie. No, Pewnie jest trochę szybciej, czy 20% tego nie wyliczę, natomiast nie jest to jakaś oszałamiająca różnica. Jeszcze raz porównam tamten z Oasis z tym i no, troszkę ciemniejsza jest ta czerni w tekście i mnie jakby przez to lepiej się czyta, tak mogę powiedzieć. Natomiast jeszcze zobaczmy, jak to się czyta tutaj mangi. To jest czarno-biała manga, której plik zajmuje około 60 megabajtów. No i teraz na tym nowym jak widać chodzi to dość płynnie. Jakieś tu mignięcie następuje. Natomiast Oezis 2 no, są jakieś zacięcia. Zrobiłem tak zwany pinch to zoom i jak widać trzeba czekać, żeby to nastąpiło. Nie działa to tak płynnie jak w tym Kindle, ale tak jak mówię, to jest Kindle Oasis 2 z 2017 roku, 6 lat temu. Natomiast tu proszę teraz zobaczyć, powiększyłem... I jak widać, trzeba dłuższą chwilę poczekać, żeby na tym z prawej strony właściwa rozdzielczość się wczytała. O, dopiero teraz. Także między tymi czytnikami naprawdę widać, Różnicę szybkości działania, ale tak jak mówię, jest ona dopiero widoczna przy naprawdę trudnych plikach, tak jak 60 megabajtowa manga. Następuje tutaj ładowanie. Ja mam ładowarkę taką telefoniczną, niewielką. W związku z tym muszę położyć go na boku, bo magnes do ładowania jest mniej więcej w środku, ale widać działa i ładuje bez przewodu. Także to jest te, ten duży plus, który te, ta wersja posiada w stosunku do poprzedniej. Zaznaczanie następuje błyskawicznie. Jak widać, ła, procesor szybko tutaj. Pracuję, zobaczmy jeszcze na przykład tłumaczenie, no ale żadna niespodzianka słownika polskiego tutaj nie ma, natomiast zobaczę przy innych. No i wrzuciłem angielski tekst, zaznaczam go. I lecimy z tłumaczeniem i na francuski. Jak widać, następuje to błyskawicznie. Co tu jeszcze damy, duński? Też szybko, niewielki fragment zaznaczony, ale, ale działa. Zobaczmy jeszcze tradycyjny chiński. Znaki się wyświetlają, także wszystko jest. Tłumaczenie dobrze działa. Zainstalowałem sobie tutaj jeszcze słownik polski, zobaczę jak tutaj poszczególne słowa on tłumaczy, no tutaj mi się akurat Wikipedia włączyła, to nie, Dictionary, no proszę, tego słowa niestety akurat w tym wielkim słowniku angielsko-polskim nie ma, ale zobaczmy co tutaj mamy, no jest ładnie i szybko. Wyświetla co jeszcze tutaj można zobaczyć jeszcze jakieś może słówko o to zombie no żywy trup zgadza się tak więc słowniki działają tłumaczenia działają wikipedia się wyświetla natomiast no niestety palcuje się ten ekran i tutaj widać jest to irytujące tym bardziej, że mam Kindle Scribe, który ma ekran zupełnie inny i tutaj trudno dopatrzyć się odcisków palców. Ja go nie wycierałem ekranu od chyba dobrych paru dni i widać niewiele tu tego zostało. Trudno dojrzeć, palcuję, palcuję i nic nie ma. Szkoda, że nie zrobiono nic z tym Paper white i tak on wyraźnie te odciski palców eksponuje. Oczywiście do Kindla używam tylko okładek słówkowych, nigdy takich zamykanych, bo mnie irytują. Natomiast na Amazonie Comfable miał bardzo dobrej cenie. Tu i wprawdzie są do poprzedniej edycji, do Paperwhite 5. Natomiast, w związku z tym, że milimetrowe różnice tutaj. Są, a to bardzo mi się spodobało w zielonym kolorze, które pasuje, może nie do końca ta zieleń, ale jakby zieleń do zieleni pasuje i zaraz tu sprawdzę jak to wszystko wygląda. Pasować pasuje, jest tu trochę luzów jeszcze. Do, dotrze się po jakimś czasie i pewnie będzie gładko wchodził i wychodził. Używam go tego, takich kusubek tylko w okresie wakacji, gdzieś jak z czytnikiem jadę. Podsumowując, mogę powiedzieć, że nie polecam przechodzenia na Paperwhite White szóstkę, tym, którzy mają piątkę. Naprawdę niewielkie są różnice. Nie wiem, czy warte tej ceny. Czy poprzednia edycja, tak jak pokazywałem sprzed 6 lat czytnik nie ustępuje szybkością w działaniu, ma tej samej wielkości ekran. Niestety został już wycofany, ma przyciski. Natomiast ten jest tylko dotykowy. Oczywiście ładnie się prezentuje. W końcu chciałem mieć jakąś edycję Paper White i zdecydowałem się na Signature Wersję. Myślę, że jak na razie nie, za, nie żałuję. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.